Projekt Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość realizowany jest w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetem działań jest rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Dodatkowym celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość jest podniesienie szans edukacyjnych uczniów z 7 szkół podstawowych w gminie Łużna poprzez realizację programów rozwojowych. Grupa docelowa projektu to uczniowie, którzy posiadają trudności dydaktyczne, uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo, wymagających pomocy psychologicznej, logopedycznej oraz uczniowie uzdolnieni i utalentowani, chcący poszerzać zakres swojej wiedzy i umiejętności. Jakie obecnie podejmowane są działania w związku z realizacją projektu? Działania projektu to przede wszystkim działania promocyjne związane z informacją, z przekazaniem informacji do rodziców, uczniów i nauczycieli. W tej chwili prowadzimy rekrutację uczniów do poszczególnych zajęć, które są zaplanowane w projekcie. Są to zajęcia wyrównawcze, zajęcia z języka polskiego, z matematyki na poziomie klas 4-6, jak również zajęcia wyrównawcze w nauczaniu wczesnoszkolnym. Druga grupa zajęć to zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia humanistyczne, teatralne, językowe, matematyczne, zajęcia artystyczne, tańczę i śpiewam. Trzecia grupa zajęć to zajęcia specjalistyczne, są to zajęcia indywidualne z psychologiem, jak również zajęcia z logopedą. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy również wyjazdy na basen. Do kiedy i gdzie mogą zgłaszać się osoby zainteresowane udziałem w projekcie? Pierwszy okres rekrutacji to na okres realizacji zajęć od marca do czerwca 2011. Ta rekrutacja ma się skończyć 21 lutego. Wszystkich uczniów chcących wziąć udział w tych zajęciach bardzo serdecznie zapraszam. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji można uzyskać u szkolnych koordynatorów projektu w poszczególnych szkołach, jak również w biurze projektu, które mieści się w Zespole Szkół Włócznej. Odsyłam również do strony www.naszawiedza.iap.pl. Projekt Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.